Cześć kochani, witam Was na naszym live'ie sobotnim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o transformacji, o skokach kwantowych. Opowiem Wam o tym, jakie przestrzenie cudowne, nowe dla Was otwieram. Czuję mega ekscytację z tego powodu, także czekam tutaj na Was. I będziemy też mieli dzisiaj cudowną gościnę, niespodziankę tutaj na naszym live'ie. Także dajcie znać, jak już jesteście, czy widać, czy słychać, jak się czujecie. O, cześć Aniu, cześć kochana. Chwilę na to, żebyśmy się poczuli w przestrzeni. Dajcie sobie chwilę. Jak macie możliwość, żeby zorganizować tak, żeby ten czas był dla Was w skupieniu, to cudownie, jak gdzieś tam słuchacie przy jakichś sobotnich obowiązkach, to też jest. Okej, także weźmy sobie... Kochana, wiem, że widziałaś, Twoje karty są przepiękne, wielka wdzięczność. Cudownie, dziękuję, kochana. Dziękuję, dziękuję. Więc weźmy sobie... dziękuję, Aniu, cieszę się, że wszystko widać i słychać. W takim razie weźmy sobie wspólny oddech. Możemy położyć jedną dłoń na sercu, drugą na brzuchu lub na naszym łonie, tak jak czujecie. I głęboki, spokojny wdech przez nos. I wydech przez usta z dźwiękiem. I poczujcie, jak Wasze ciało się rozluźnia, jak osadzacie się w tu i teraz. I jeszcze raz wdech. I wydech z dźwiękiem, westchnięciem. I ostatni raz wdech. I wydech. I zobaczcie, jak Wasze ciało chce się poruszyć. Może jakąś energię chcemy wstrząsnąć, potrząsnąć, a może siebie otulić. Także dajmy sobie teraz tą chwilę. I poczujmy, jak wracamy do przestrzeni naszego serca, do naszego ciała. Poczujcie, jaka jest Wasza intencja na dzisiejszy dzień, może na nasze spotkanie. I poczujcie, jak Wasze serce się otwiera. Możecie zrobić taki ruch otworzenia swojego serca, klatki piersiowej. I otwórzmy oczy. Okej. Czy czujecie jakąś zmianę w energii? To jest proste ćwiczenie, które możemy zrobić zawsze i wszędzie, które pomoże nam właśnie sprowadzić się bardziej do naszego serducha, do tu i teraz, do naszego ciała. Więc jeszcze raz nawiązując do tego, co powiedziałam na początku, dzisiejszy live jest zorganizowany w związku z cudownymi przestrzeniami, które dla Was otwieram. I już widziałam, że część z Was zgłaszała swój udział, więc o tym będę Wam więcej opowiadała. Są dwie duże przestrzenie, które się otwierają i o nich będę chciała więcej opowiedzieć. I część takich jeszcze przypomnienie tego, co się dzieje, więc poczujcie. Poczujcie. Nawet jak nie chcecie dołączać do żadnych z przestrzeni, zostańcie, bo będziemy sobie mówić o transformacji, będziemy sobie mówić o skoku kwantowym. Więc to jest też przestrzeń, którą tak jak zawsze otwieram do tego, żebyście zadawały pytania, bo ja najlepiej działam i jestem dla Was, jak Wy zadajecie pytania, jak jesteście też aktywni, więc wtedy mogę być właśnie, no po prostu jak najbardziej dla Was i wtedy to cudownie płynie. I tak jak mówiłam, będziemy mieć dzisiaj też gościnię, cudowną Anię, o której Wam za chwilkę więcej opowiem. Także słuchajcie. Coś sobie tu przygotowałam o transformacji, bo często jest tak, że my tej transformacji chcemy, że chcemy tej zmiany w swoim życiu i po to tu jesteśmy. Pewnie to Was też przyciągnęło na ten profil. Natomiast mamy też jakieś przekonania odnośnie tego, jak ta transformacja powinna wyglądać, ile ona powinna trwać. Czekajcie, muszę sobie tu otworzyć, zamknąć jedne rzeczy. I teraz te nasze przekonania odnośnie tego, że nie wiem, my powinniśmy po prostu w jeden miesiąc
to i to zmanifestować, to i to uzdrowić, to i to uleczyć. I w ogóle ja to widzę tych wszystkich ludzi na Instagramie, którzy są po prostu uśmiechnięci, spełnieni i oni na pewno nie przechodzą przez żadne procesy, tylko po prostu już doświadczają tego pięknego życia. I słuchajcie, ja czasem dostaję takie wiadomości nadal, czy tutaj nawet na live się to pojawia, z takim zdziwieniem, że ja też przechodzę przez jakieś procesy. I powiem Wam, że na przykład ostatni weekend był dla mnie jednym z najtrudniejszych procesów w całej mojej transformacji i w całym moim życiu. I ktoś mi powiedział, Boże, lata pracy nad sobą, lata odkrywania, lata zdejmowania różnych energii, różnych wibracji, różnych przekonań, a tam nadal coś jest. I teraz, jeśli my zrzucimy z siebie tą presję tego, że nasza transformacja, że ona ma gdzieś koniec, że ona jest jakimś celem, do którego jak my dojdziemy, to już później to jest po prostu bliz, euforia, ekstaza, a tak naprawdę nasza dusza przychodzi tutaj po to, żeby się rozwijać, żeby doświadczać siebie i swojego najwyższego potencjału. I to się też dzieje dzięki temu, że jakąś tą wibrację, która nam już dłużej nie służy, z siebie ściągamy. I teraz ważne jest w całym procesie transformacji, żeby zaufać, że pewne rzeczy pokazują się nam wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowe. Że ta gotowość, i wy to poczujecie, to może być takie, że czuję, że jakaś energia ze mnie wychodzi, albo czuję, że jestem gotowa na jakąś manifestację. I teraz to nie oznacza, że ja czuję, że jestem gotowa i tam nie będzie żadnego strachu, żadnego zachwiania, wręcz przeciwnie. Kiedy ja poczuję, że jestem gotowa na jakiś nowy rozdział swojego życia, to wtedy bardzo często jest tak, że wszystko to, co nam nie służy już, żeby na tą manifestację się otworzyć, na tą transformację, to będzie, ja tak to nazywam, wywalać, tak? Czyli będą wywalały jakieś nasze stare traumy, będą wywalały nasze przekonania, będzie wywalał nasz strach. I często jest tak, że jak mamy dołączyć do jakiegoś warsztatu i czujemy, że tak, to jest przestrzeń dla mnie, ale po prostu jak już mamy podjąć tą decyzję, to czasem po prostu tam jest, wiecie, cały ogromny dyskomfort w ciele i mnóstwo różnych rzeczy się dzieje, czy to przed dołączeniem do jakiegoś warsztatu, czy nawet w trakcie, kiedy jesteśmy już w tym procesie transformacji. Więc ja rozmowę, którą będę dzisiaj miała, to też będę chciała, będziemy rozmawiać sobie z Anią, bo Ania była jedną z uczestniczek właśnie Quantum Leap, przestrzeni, którą teraz otwieram do drugiej edycji, i chciałam, żeby też Ania opowiedziała od swojej strony, bo Ania też jest jedną z Was, jedną z nas, każdy z nas jest w jakiejś transformacji i ma jakieś swoje intencje i swoje cele, które pragnie zaprosić do swojego życia, więc będziemy o tym rozmawiały. I teraz jak ja patrzę, w ogóle wiecie, my często chcemy, żeby Wszechświat przyszedł do nas z jakąś dużą zmianą. I my tak, wiecie, siedzimy, manifestujemy, wysyłamy intencje, ale żeby ta duża zmiana, duża transformacja zadziała się w naszym życiu, to najpierw wymaga podjęcia od nas dużego i odważnego kroku. I teraz jeśli w jakimkolwiek obszarze swojego życia czujecie się zblokowani, to zobaczcie, czy nie ma tam energii czekania na to, że coś z przestrzeni przyjdzie, że Wszechświat da mi jakiś znak, że Wszechświat mi potwierdzi, że to jest ta droga. To my jesteśmy znakiem dla Wszechświata również. I często te rzeczy, które nas najbardziej przerażają, te rzeczy, których się najbardziej boimy, te, w których nas po prostu tam, wiecie, najwięcej rzeczy się aktywuje, to są te przestrzenie, które dają nam największy wzrost. Oczywiście tutaj mogłabym powiedzieć wiele, ale i więc tu trzeba być uważnym, ale ważne jest to, żeby, bo też mamy taką, o tym mówiłam w sumie na wibracjach, na warsztacie odnośnie intuicji, że mamy taką, wiecie, troszkę pułapkę też duchowości, czy podążania za intuicją na zasadzie tego, że o, ja tego nie czuję. Tylko teraz, słuchajcie, jeśli nasze ciało jest straumatyzowane, o czym ja przez większość swojego życia nie wiedziałam, że doświadczyłam tak trudnych rzeczy, jakie doświadczyłam. Po odkopaniu jednych okazało się po pół roku, że tam jest dużo, 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 dużo więcej. I zapis tego wszystkiego był w moim ciele i ja jestem teraz w czasie integracji tego, więc jak to pointegruję wszystko, to będę Wam o tym na pewno więcej też opowiadała.
Natomiast tak, wybił mnie mój proces z tego, o czym Wam mówiłam. Natomiast kiedy tak przychodzi coś, jakaś duża transformacja, to ważne jest to, żeby właśnie zaufać temu wszystkiemu, co się na tej drodze pojawia i zdjąć z siebie presję tego, że wszystko musi się zadziać tu i teraz. I ważne jest to, żebyśmy my jednocześnie podejmowały to działanie, właśnie tutaj byłam, i nie czekały na znak z zewnątrz, tylko to my były znakiem dla naszego życia. Bo to jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie, za swoją kreację. To jest połączenie się z naszą boginią, z mocą kreacji w nas. Więc pytanie do Was dzisiaj, jak Wy możecie być znakiem dla Wszechświata, zamiast czekać na to, żeby Wszechświat dał Wam znak. Więc to jest taka jedna rzecz i poprzez właśnie jakieś jedno odważne działanie, jakiś jeden odważny ruch, jakąś decyzję, tak, żeby chodzi o przepływ energii, bo kiedy my czujemy stagnację w naszym życiu, to często poprzez działanie, ale działanie takie z przestrzeni serca, tego, gdzie nasza dusza pragnie iść. I tak jak mówię, w ciele mogą się aktywować różne rzeczy. Może się aktywować strach, może się aktywować dyskomfort, bo to nie zawsze będzie takie easy. Tak później ta droga, tak, może być przez jakiś czas easy, ale nasze życie, nasza transformacja to są, wiecie, różne przestrzenie. Więc jeszcze jedna rzecz, zanim połączymy się z Anią, także Aniu, za chwilkę będę się tutaj też z Tobą łączyła. Ja sobie patrzę na to w taki sposób, za chwilkę wrócę do Waszych pytań, więc jeszcze jest chwila na to, żeby tutaj pozadawać coś, co Wam płynie. Ja sobie patrzę na to tak, bo czym jest ta w ogóle transformacja, o której my sobie mówimy? Jeśli ja mam jakąś intencję, która wiem, że płynie z przestrzeni mojego serca. Wiem, że moja dusza pragnie tego doświadczyć. A to nie dzieje się w moim życiu, tak? To ja wiem, że jest w moim polu jakaś wibracja, która tą manifestację blokuje. I teraz jednocześnie to, o czym sobie mówiliśmy na początku, że my nie musimy sobie narzucać presji tego, kiedy i jak coś ma się wydarzyć, bo to możemy zostawić tutaj, wiecie, przez przestrzeni. My potrzebujemy wiedzieć, co i dlaczego przede wszystkim. I teraz, jeśli to się nie manifestuje w naszym życiu, to dla mnie to jest wzięcie odpowiedzialności za swój wewnętrzny, staram się uciekać od słowa proces, za swoją wewnętrzną podróż, za swoje wewnętrzne, za odkrywanie siebie, tego co tutaj się wydarza, czego ja nie widzę, ale to czuć z przestrzeni energii. I tak jak Wam mówiłam, tutaj pewnie jest też dużo nowych osób, ale opowiadałam historię mojego największego skoku finansowego, który odbył się na przestrzeni grudnia i stycznia tak naprawdę. I to był moment, kiedy ja zaczęłam uzdrawiać swoją energię seksualną na bardzo, bardzo głębokim poziomie. I to, co się zadziało w styczniu, to był jakiś absolutny kosmos. Dlaczego? Dlatego, że energia pieniądza jest połączona z energią seksualną i pewna trauma, która była wibracyjnie w moim ciele, blokowała przepływ pieniędzy, blokowała przepływ obfitości, blokowała przepływ dostatku. Tylko często to, co blokuje nasz przepływ, to jest to, o czym my nie mamy nawet pojęcia z poziomu świadomego, bo to wszystko jest w naszej podświadomości. I teraz ważne jest to, żeby ktoś nam potrafił tą przestrzeń przytrzymać, żebyśmy my weszły z takim otwartym sercem, z otwartą energią, gotowością do tego, żeby zobaczyć, jakie energie w nas, jakie przekonania, jakie być może traumy, jakie emocje, jakie myśli, co w nas powoduje, że ta manifestacja się nie zadziewa. Jesteśmy teraz też 8, w poniedziałek będzie taka kulminacja Bramy Lwa. My 9 spotykamy się na sesji oddechowej. Na końcu Wam poopowiadam o wszystkich przestrzeniach, które się tutaj będą działy. Natomiast to jest teraz ten moment, kiedy możecie czuć taką narastającą energię, kiedy różne jakieś stare rzeczy wychodzą, kiedy pewne etapy się zakończają. I teraz my zmierzamy właśnie do tej ogromnej mocy Bramy Lwa, też która wiąże się między innymi z manifestacją, materializacją naszych praktyk. Więc to tak tylko słowem wstępu.
O, tutaj jeszcze jest, czy afirmować trzeba do momentu spełnienia. Kochani, afirmacje same w sobie nie przynoszą Wam transformacji i manifestacji. Powtórzę jeszcze raz. Afirmacje same w sobie nie przynoszą wewnętrznej transformacji i manifestacji. Stałej manifestacji. One są dodatkowym narzędziem, ale to, co się zadziewa tutaj, wewnątrz nas, jest najważniejsze. Okay? Więc to jest coś dodatkowego, bo kiedy my używamy tylko afirmacji, to tak naprawdę my robimy taki unik względem tego, co jest w nas, względem tych emocji, które potrzebujemy przeżyć. My nie możemy ich spychać. To jest takie, wiecie, chodzenie troszkę na skróty. Ale to, co jest w nas, będzie cały czas wywalało, jeśli my się z tym nie skontaktujemy i nie zmierzymy. I teraz i to jest często też wybór strachu, bo nasza moc płynie z odwagi do tego, żeby skontaktować się z naszym cieniem. I żeby przejść przez ten proces. Dobrze, zobaczę jeszcze jakieś pytanka, które tutaj były. Tak, zaczynam już na 100%, dlatego postanowiłam robić regularnie live'y. Cudownie, kochane. Ja potrzebowałam iść na masaż przed tym live'em, bo mam tyle emocji względem przestrzeni, które otwierasz. Tak, kochane, też porozmawiamy sobie o finansach. Tutaj Kasia pyta, kto jedzie na krąg za tydzień, gdzie nocujecie? Więc jak ktoś jedzie na krąg, chyba są 3 wolne miejsca, o tym też będę mówiła, to tutaj dajcie znać. Jak zmanifestować swoją pracę marzeń, kiedy nie jest się pewnym, w czym byłoby się najbardziej spełnionym. O tym był też program Brave Soul, natomiast tak, za chwilkę też się postaram do tego odnieść. Myślę, że rozmowa z Anią też tutaj porozjaśnia. Dobrze, słuchajcie, więc teraz tylko zapowiem. Ania jest jedną z uczestniczek programu Quantum Leap, do którego, tak jak Wam mówiłam, teraz ruszają zapisy do drugiej edycji i przestrzeń Quantum Leap na ten moment jest najgłębszą przestrzenią, jaką prowadzę, dlatego że jest ona dla maksymalnie 10 osób i pracujemy sobie tam w bardzo kameralnej grupie i bardzo głęboko. Ja jestem tam dla Was w pełni i Ania była właśnie uczestniczką pierwszej edycji i chciałabym, żeby ona Wam też opowiedziała o swojej transformacji, dlatego że Ania też teraz już od jakiegoś czasu, ale teraz też wychodzi bardziej odważniej do pracy z ludźmi i ma cudowną energię i chciałabym, żeby się z Wami podzieliła tutaj właśnie swoim doświadczeniem i tym, jak ona też postrzega transformację. Także kochana, możesz tutaj mi dodać prośbę dołączenia do live'a, a ja zobaczę, czy ja Cię mogę dodać. Czekajcie, o, chyba, że tak. Tak, to chyba... O, jest, dobra. O nie, Instagramie, nie rób mi tego. O, jest, udało się. Cześć, kochana. Nice. Jeszcze właśnie widziałam wcześniej, że z innym profilem byłam połączona, więc na szczęście w porę się zorientowałam i tak, teraz już wszystko powinno działać. O mnie, kochana, cudownie. Wzajemnie. Cudownie tutaj być z Tobą. Słuchajcie, wspaniale. Którzy tutaj są, poprosić o moc miłości dla Ani i serduszka, dlatego że to, że Ania tutaj też jest na live, to jest taki też skok kwantowy, taka ogromna odwaga. Ja po prostu to poczułam. Mi się gdzieś pokazywała, nagrałam się jej na WhatsAppie i mówię, słuchaj, czy jesteś otwarta, żebyśmy... Więc to jest też kolejny taki odważny krok, więc poprosiłam tutaj o moc miłości, serduszek, komentarzy. Dziękuję zdecydowanie i w ogóle się nie spodziewałam tej prośby, ale co ciekawe, jak ją otrzymałam, to było takie tak. Tam w ogóle nawet nie było strachu, że o Jezu, live, co ja mam powiedzieć, jak to będzie wyglądało, nigdy nie robiłam live'a.
chyba to było dla mnie nawet przerażające, bo zawsze jakbym dostała taką prośbę, to wow, co ja mam teraz chcę zrobić? A tutaj nagle, okej, give it to me. Dobrze, tak, tutaj mamy w komentarzach też drugą Anię, która była z nami w Pozdrawiamy, a nie dokładnie. gości. Jak będziesz się, kochana, chciała połączyć, to tutaj znać. Zapraszamy. Też to, co teraz powiedziałaś, to jest tak mi przyszedł taki przykład tego, że my często jakby czekamy na to, że dopiero jak się pojawi jakaś możliwość, to wtedy się będziemy do niej przygotowywać. A tak naprawdę te miesiące, które ty robiłaś w między innymi naszej przestrzeni, to było przygotowywanie się do pewnych możliwości, które mogą się pojawić dzięki temu, że ty tą pracę wykonałaś. Więc jestem też ciekawa, So true. jakbyś mogła to opowiedzieć, też może jak patrzysz sobie na to, gdzie byłaś te kilka miesięcy dołączeniem do programu, a gdzie jesteś teraz, jaka transformacja się w tobie zadziała, jak to odczuwasz? Tak, może jeszcze zanim do tego dojdę, to faktycznie pojawia mi się też ta myśl odnośnie divine timing. I to jest ta różnica między, kiedy dzisiaj sobie wymyślę, że nie wiem, chcę wyjechać na Islandię i kompletnie jakoś się to nie ma, czuję, nie mam pojęcia, jak się za to zabrać i w ogóle jest to zupełnie coś odległego, a co innego, kiedy ja właśnie w ogóle nie myślę o tym, gdzieś sobie tam pracuję z tyłu, a tutaj nagle, nie wiem, pojawia się właśnie jakaś oferta wyjazdu do Islandii, bo jakiś znajomy jedzie na przykład. I to są właśnie, tak na przykład było z tym live'em, że gdybym ja sobie to wymyśliła, nie wiem, 3 miesiące temu, to pewnie by to było kompletnie niemożliwe do zrealizowania, a tutaj nagle przychodzi, więc właśnie to takie praca wewnętrzna nad sobą otwiera nas na przyjmowanie i na nowe możliwości. Tak, więc moja transformacja i zmiana. Więc tak, pierwszą manifestację już mamy. Ją już widzimy. Ale może opowiem o swojej intencji, z jaką weszłam do tego programu i jak to się zmieniło. Więc tak, jakoś generalnie 2 lata temu zaczęłam swoją drogę z rozwojem duchowym. W zeszłym roku też zrobiłam swój kurs na coacha i w tym roku zaczęłam prowadzić swoje sesje indywidualne z klientkami, sesje coachingowe. I właśnie warto podkreślić, że bezpłatne, bo moje blokady finansowe były tak ogromne, że ja kompletnie nie wiedziałam w ogóle, zacząć kreować pieniądze i dlaczego ja mam myśleć o pieniądzach w pozytywny sposób? Po co mi w ogóle pieniądze? To było takie pytanie, z którym wychodziłam, a jednocześnie właśnie wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, z kobietami i że to będzie formą mojego biznesu, czyli takim miejscem, z którego zarabiam. No i co? I byłam w jednej w twojej przestrzeni, przebudź się do swojej mocy i wtedy poczułam, że ale super by było pracować one to one. Ale wiedziałam, że nie było tej możliwości. Nawet chyba chciałam pisać do ciebie maila, że czy może będzie taka opcja. Aż tu nagle całkiem przypadkiem pojawia się możliwość Quantum Leap. Więc no, od razu do ciebie napisałam, jak zobaczyłam to story, żeby pracować razem, bo stwierdziłam, że super, to jest właśnie idealna możliwość, żeby pracować z tobą tak blisko. I tak, i jestem, byłam w tym programie. I weszłam właśnie z taką intencją, bo tak, jak zaczęłam myśleć o swoim biznesie już tak na poważnie, to nagle te wszystkie przekonania, właśnie jak ty to mówisz, wywaliło. Czyli, ale jak ja na tym zarobię? Skąd w ogóle wezmę klientów? Co ja w ogóle napiszę na mojej stronie internetowej? Jak ja mam się za co zabrać? I to jest też takie niesamowite, że w moim sercu, tak bardzo głęboko, i miałam już odpowiedzi na te pytania, ale one były tak cichutkie, tak niewidoczne, takie niepewne, że ja wiedziałam, że właśnie sama sobie z tym nie poradzę. I bardzo dużo tutaj umysłu i przekonania i wszystko dookoła, co się dzieje, odgrywało dużą rolę. I właśnie takie odnalezienie mnie w tym, co jest moje z tych przekonań, a co sobie wzięłam kolektywnie.
Więc żeby to wyłuskać, czego ja tak naprawdę chcę od mojego biznesu, jak ja chcę go prowadzić. No i te przekonania, te blokady finansowe, bo wiedziałam, bo z tym już też pracowałam jakoś parę miesięcy sama, ale co mi się wydawało, że gdzieś tam poszłam krok dalej z tym, no to nie ma opcji, żebym ja to sama przetransformowała, bo znowu, to jest znowu to, że ja wiedziałam, że wszyscy mówią o tej energii pieniądza, że pieniądze mają swoją energię i że to z nią trzeba pracować, i jakieś, że pieniądze są połączone z miłością do siebie i tak dalej. Ale dla mnie to były takie frazesy. W ogóle, wiesz, co ja mam z tym, jak ja mam z tym zacząć pracować? Co ja mam z tym zrobić? No okej, energia pieniądza i co dalej? Ja wiem, że teoretycznie to tak działa, ale tego nie czuję i nie doświadczam, nie? Kompletnie. Dokładnie, dokładnie, więc, a też wiedziałam, że właśnie chcę iść w tą stronę, poczuć faktycznie tą energię pieniądza, bo wiedziałam, że to mnie ciągnie, a nie iść od razu w to, okej, okay, tu ja sobie nazarabiam te pieniądze i nie wiem, potem je wszystkie stracę, czyli jakby od razu iść w ten biznes bez popatrzenia na te moje przekonania wcześniej, tylko raczej właśnie sobie na początku nad nimi popracować i dopiero potem tak na tym bazować. Więc to była intencja. I co? I przez te wszystkie spotkania, jakie się odbyły, pracowałyśmy nad różnymi tematami aktualnie, bo i ja w danym momencie miałam też, właśnie, może o tym wspomnimy, że na dobrą sprawę program Quantum Leap tworzy się w trakcie spotkań. Tam nie ma programu, tylko po prostu wchodzimy z tym, co aktualnie się dzieje, co aktualnie czujemy, o czym chcemy porozmawiać, co chcemy przetransformować. I najlepsze jest właśnie to, ja sobie tak nawet pomyślałam, że jak zapisujemy się na jakąś sesję indywidualną, to pracujemy tylko nad tym naszym tematem i tylko ten temat się pojawia. A tutaj nagle jest grupa. Jest parę kolejnych dziewczyn, które znowu przychodzą ze swoimi tematami. I nagle z sesji indywidualnej się robi jakby w jednym czasie około 6 sesji indywidualnych, bo ty nagle pracujesz nad wieloma innymi tematami jednocześnie. I najczęściej było oczywiście też tak. Mi się okazuje, że to, co jest u drugiej osoby, to w nas coś aktywuje i to jest niesamowite, tego się nie da wytłumaczyć słowami, po prostu trzeba doświadczyć, jaka magia się dzieje, ale to jest też właśnie to, jak funkcjonujemy na co dzień, nie? Że coś, co dzieje się u drugiej osoby, aktywuje w nas, coś triggeruje i jest to też częścią naszej transformacji. Tutaj bym się chciała tylko na sekundkę zatrzymać. To dajcie znać, możecie napisać ja, albo napisać, nie wiem, serduszko, dać w komentarzu, czy wy też się utożsamiacie z tym, o czym Ania mówiła, czyli z jednej strony to jest ta chęć tego, że okej, wiem, że pieniądze to jest energia, wiem, że to tak powinno funkcjonować, ale może jeszcze nie do końca tak w pełni tego doświadczam, i czy też rezonuje z wami to, że właśnie gdzieś czujecie wewnątrz, tak, jaki jest ten kolejny krok, ale właśnie tam się aktywują te różne, nie wiem, strachy, wątpliwości, przekonania, więc tak, żebyśmy wiedziały tutaj, jak wy czujecie, to dajcie znać, jak to z wami rezonuje, to możecie napisać ja, albo po prostu napisać, co z wami rezonuje, to też dla nas ważne. Dobra. To wracajmy. Może jest tak, jak mówisz, idealnie. Może jeszcze wspomnimy, że każda z nas miała inną intencję, więc to też nie jest tak, że aby wejść do programu Quantum Leap, trzeba mieć biznes albo trzeba chcieć otworzyć biznes. Tylko naprawdę dziewczyny były z różnymi intencjami, a mimo to gdzieś tam wspólnie zawsze się potrafiłyśmy właśnie połączyć. I chyba śmieszne jest też to, że właśnie jak jedna zaczyna opowiadać, to nie, mnie ten temat nie dotyczy w ogóle. To nie o mnie. Ale dobra, już wejdę w tą medytację. Niech to już sobie wejdę, coś pomedytuję, zobaczymy, co wyjdzie. O, tutaj Agnieszka pisze. W teorii jestem fantastyczna, ale schody zaczynają się, gdy zaczynam prowadzić, przekuwać się to w praktykę. No, dokładnie, to jest to. Ja tak samo właśnie też na naszych spotkaniach opowiadałam, jak w zeszłym roku rozmawiałam z osobami, które miały swój biznes i właśnie tam, nie wiem, się zastanawiały, kurczę, jak tam te tematy finansowe i tak dalej, jak tam z tymi klientami,
A ja nie, no przecież spoko, ci klienci, którzy mają przyjść, to przyjdą, pieniądze zarobisz, nie ma problemu. Więc właśnie jak się nie jest aktualnie w tej sytuacji, to jest wszystko takie machnięcie ręką, to jest easy, w ogóle dacie radę. Ale jak potem to do mnie przyszło, to tak, wow, co ja mam teraz? Jesteś tej manifestacji Dokładnie. działania, tym więcej rzeczy przychodzi i to też jest tak naprawdę, jakby ta nasza wewnętrzna transformacja, to nie jest tak, że my raz sobie usiądziemy, przerobimy, dobra, I'm done. Tylko tak naprawdę każdy level, na który chcemy wejść, to jest zmierzenie się z tymi konkretnymi rzeczami. Ja to mówiłam na podstawie finansów, czyli wydawało mi się wcześniej, że okej, jak zmanifestujesz taką kwotę, no to już będzie spokój. Właśnie się okazało, że jak przyszła tak ogromna kwota, to nagle przyszły wszystkie przekonania i strach odnośnie tego, że to stracę, że co ja mam z tym zrobić w ogóle, że to jest dla mnie nowe, że nie chcę popełnić jakiegoś błędu. I nie byłabym traktować się z tym w momencie, kiedy, nie wiem, moją intencją było to, żeby, zresztą mówiłyśmy sobie też o tym na programie, nie? Że kiedy moją intencją było to, żeby, nie wiem, zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie albo 20 tysięcy złotych miesięcznie, jak na przykład się pojawia 400, tak, to nagle a, i to, Co czego teraz? doświadczasz, aktywuje zupełnie inne przestrzenie w tobie i dlatego ta transformacja cały czas tak naprawdę, jeśli chcemy wchodzić na gdzieś tam kolejne poziomy i doświadczać swojego życia, jest po prostu tak ważna. Tutaj widzę, że dużo osób się utożsamia. To są dla mnie bardzo ważne słowa, że program tworzy się w trakcie spotkań. Tak. Czuję dokładnie tak, jak Ania mówi, pieniądze to energia, lecz jak się za to zabrać i odczarować? To będziemy za chwilkę mówić. Jeszcze może właśnie odnośnie tego, jak ty powiedziałaś, że manifestowałaś albo chciałaś otrzymać pewną sumę pieniędzy, a nagle przyszła ogromna suma. Ja to widzę teraz u siebie, że przez długi czas pracowałam nad sobą, ale kompletnie nie widziałam jakichkolwiek efektów. To było raczej, że ode mnie chcę, żeby coś wyszło, że dobra, to ja już może zacznę prowadzić tę sesję, albo może, nie wiem, to już otworzę ten biznes, żeby wyjść, żeby coś się działo, bo czułam, że nic w ogóle do mnie nie przychodzi z zewnątrz. I tylko sobie tam dziubię w środku, gdzieś coś Tak. tam zmienia, ale na dobrą sprawę nic nie widzę na zewnątrz, żeby to przynosiło jakąś zmianę. I tutaj jeszcze też może wspomnę wtedy o takich kontaktach ze znajomymi, że tobie się wydaje, że coś się w tobie zmienia, ale jak ktoś się ciebie pyta, co ty robisz, to ty nie masz pojęcia, co odpowiedzieć, bo jeszcze nie widzisz tych zmian, nie wiesz, co się tak na dobrą sprawę w tobie zmienia, wiesz, że coś się dzieje, ale nie wiesz co. I to jest takie, to jest jeszcze te relacje, to jest w ogóle ze znajomymi, to jest w ogóle inny temat. Ale właśnie tak, niesamowite jest to, że pod koniec tego naszego kursu, a już w ogóle teraz, jak już stricte jestem w moim biznesie, nagle te rzeczy przychodzą do mnie i właśnie się otwierają te przestrzenie. I teraz to jest taki kolejny test, bo z jednej strony czekasz na to cały czas, a to potem to nagle przychodzi i to takie wow, co ja mam z tym teraz zrobić? Nie Jak wiem, czy ja naprawdę tego chciałam. to przyjąć, nie? O wow, czyli to może się samo dziać, tak? Że jak ja pracuję nad sobą i właśnie uwalniam te wibracje, które blokowały ten przepływ, to jakby dla umysłu to jest niepojęte. Jak słuchacie tego, to po prostu jakby wasza dusza wie, że to jest naturalne, więc zapraszam was do tego, żeby słuchać sercem, a nie umysłem, bo dla umysłu jest takie, no, ale jak rzeczy mogą się same dziać, skoro my jesteśmy programowani od dziecka, że żeby coś się zadziało, to ja najpierw muszę na to ciężko zapracować, ja muszę coś zrobić. Jak ja mogę sobie pomyśleć, dać intencję, i jeśli moja wibracja jest tak wysoka, to się z przestrzeni pojawia. Tak? Tak jak ja sobie jakiś czas temu dałam, dosłownie, nie wiem, z miesiąc temu dałam intencję tego, żeby więcej, że chciałabym się więcej spotykać z ludźmi na żywo. W przestrzeniach, które prowadzę. Czy to będzie właśnie warsztatowa, że kocham przestrzenie online i jak jestem w Polsce, chcę, żeby się po prostu tego, czy podróżuję, więcej działo na żywo. I nagle z przestrzeni się pojawia tu zaproszenie na jeszcze jakiś festiwal, tu jakieś firmy, tutaj przychodzi download, żeby zrobić krąg. I ja tak w pewnym momencie, zapominając o tej intencji, miałam takie wow, to się zadziało, że większość tych rzeczy przyszło, to nie to, że ja szukałam teraz, jak to. I oczywiście to działanie jest ważne, ale że tak jak mówisz, że w pewnym momencie, kiedy my
nam kliknie na takim głębokim poziomie. Dla mnie to jest ten skok kwantowy, kiedy nasza wibracja tak przeklika i tak się skalibrujemy wręcz do tej nowej rzeczywistości, że to się po prostu dzieje i my wtedy żyjemy z przepływu flow. I ja to jest dla mnie też definicja tego życia w lekkości. Także to nie chodzi o to, że ja się nie kontaktuję z trudnymi emocjami, bo oczywiście, że się kontaktuję, ale że więcej rzeczy jakby samo się zadziewa i każdy z nas takie życie może mieć. I potem jest ten overflow. I tutaj przypomina mi się to, co powiedziałaś do nas na jednej sesji o przyjmowaniu, że nauczyć się rozszerzać i przyjmować nie tylko te względnie dobre rzeczy, ale też te niedobre, na pozór niedobre. Żeby właśnie stać się takim kanałem przepływu, żeby to przyjąć, że to, co do mnie przychodzi, to ja to przyjmuję, to akceptuję. I czy mi się właśnie na takim, nie wiem, na pozór mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, to jest we mnie. Ja sobie z tym posiedzę, popracuję, zaakceptuję, potańczę, whatsoever, co ja tam potrzebuję z tym zrobić, ale to jest we mnie, bo ja z tego bardzo, bardzo. To zdanie nie było powiedziane do mnie, ale teoretycznie, a praktycznie bardzo, bardzo do mnie trafiło. Właśnie w takim codziennym życiu, tudzież w pracy, kiedy, no wiadomo, w pracy jest raz łatwiej, raz gorzej. I jak sobie właśnie tak myślałam o tym, ale ja tu przyjmuję wszystko, nagle naprawdę to się stało takie lżejsze. I takie łatwiejsze. I to są właśnie te takie widoczne zmiany z naszych sesji. Że czasami to jedno zdanie potrafi naprawdę tak utkwić i tak już doprowadzić znowu do kolejnych zmian. To jest niesamowite. Tak, przepięknie. Dziękuję, że się tym podzieliłaś. I czasem jest tak, że my potrzebujemy, żeby coś uzdrowić, głębokiej medytacji, głębokiej sesji oddechowej, a czasem potrzebujemy jednego zdania, które nam tak klika i otworzy po prostu taką przestrzeń. To bardzo, bardzo dużo takich rzeczy działo się rzeczywiście u nas na spotkaniach. I ja dzisiaj rano też miałam taką rozmowę. Takie pytania właśnie do rozmów. Jedno z pytań mówiło o tym. Już nie pamiętam dokładnie, jak ono brzmiało. W każdym razie chodziło o to, żeby skontaktować się, czym zaskoczyłaby się ta młodsza wersja mnie, czego doświadczam teraz. Jak ja sobie tak zaczęłam z tym siedzieć, tyle jakby refleksji przyszło, Boże, jakby mi ktoś powiedział, że ja w wieku 29 zrobię to, doświadczę tylu przepięknych rzeczy, zarówno pod kątem biznesowym, relacyjnym, podróżowania, pracy z ludźmi, przepięknych momentów i chwil, to miałam takie, no, Wow. speechless, tak? I to, co mi przyszło, to, że ja zawsze wiedziałam, gdzie chcę iść, to mnie prowadziło i czuję, że to nas prowadzi, ta intencja, to serce, ten głos duszy. Ale jednocześnie pozwalałam, żeby po drodze działa się magia i żeby wszechświat zaskakiwał tymi rzeczami, tymi manifestacjami, które są jakby beyond, po prostu poza tym, co ja mogę sobie wymarzyć, tak? Bo mój umysł jednak tworzy z przestrzeni jakichś tam ograniczeń. Te wizje intuicyjne, które do nas przychodzą, tak, my je czujemy w ciele i jakoś tam potrafimy sobie je zwizualizować, ale życie z tej przestrzeni, właśnie tego skoku kwantowego, to jest dla mnie to życie, w którym jak ktoś w tym momencie wręczyłby mi albo tobie scenariusz, tak, ja wręczam tobie scenariusz, że nie będziesz za rok, to byś powiedziała, nie ma takiej opcji, no nie? Ja mam rzeczy i to jest to otwieranie się na ten swój najwyższy potencjał dla mnie kwantowe i doświadczenie tego życia w pełni i tej swojej mocy kreacji, że my same siebie zaskakujemy. Sami siebie zaskakujemy, jak wiele pięknych rzeczy jesteśmy w stanie przeżyć i stworzyć w tym życiu. Tylko to, co nas w tym zamyka, to są właśnie te ograniczenia, które gdzieś tam po prostu się pojawiły w trakcie naszego życia, czy z przestrzeni rodowych. Bardzo. I tak właśnie łapię to słowo ograniczenia, które mówisz, bo to jest jedna z rzeczy, które bardzo się zmieniły też właśnie we mnie w trakcie tych miesięcy, bo ja wchodząc do tego programu, po pierwsze ja chyba nawet nie wiedziałam, co znaczy Quantum VIP.
Czego ja się w ogóle to mogę spodziewać? Dla mnie w ogóle nawet słowo obfitość jakoś nie było klarowne, co to w ogóle znaczy obfitość. Ale ja tak chciałam, sobie coś marzyłam, że może to się wydarzy, ale ja byłam tak niepewna w ogóle w tym marzeniu, w tym, że ja mogę to powiedzieć na głos. A co dalej, nawet nie na głos, ale w duszy na głos. Wiecie, żeby sobie w umyśle to powiedzieć tą myśl na głos. Jakkolwiek to brzmi, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Bo ja tak sobie czasami siadałam do medytacji i pojawiały się jakieś głosy, czego bym pragnęła. Ja nawet, jak nie wiem, mam teraz takie wyobrażenie, że mój głos się pojawia, no gdzieś tam, nie wiem, na przestrzeni właśnie części sakralnej, czy tam korzenia i tak dalej, idzie do góry, a ja go gdzieś już blokuję właśnie na przestrzeni tej czakry, solar plexus, serce i tak dalej, że on nawet nie ma prawa dojść tutaj wyżej, żeby po cichu go powiedzieć na głos. I wtedy widziałam, że ja sobie nawet na to nie pozwalam sama sobie marzyć. Tak oficjalnie powiedzieć, chcę tego. I teraz, nawet dzisiaj, właśnie jak sobie jeszcze siadłam do medytacji przed tym live'em, i znowu przyszły mi jakieś tam marzenia, świadomie powiedziałam je sobie na głos. I to było takie niesamowite uczucie, że ja sobie na to pozwalam, na to, że chcę, że to się wydarzy. I to jest znowu właśnie to, o czym ty mówisz, czyli to kreowanie życia. Wychodzenie z tej roli ofiary, że no dobra, jak już los da, no to ja to przyjmę. Zobaczymy, co się tam pojawi w życiu. Mam nadzieję, że się uda. Powinno się udać. Ale właśnie to wychodzenie z tego i przechodzenie do tej roli, ja tego chcę, mogę to otrzymać, jestem tego pewna i to wypada. Przepięknie. Pojawiają się takie trzy pytania, z którymi ja pracowałam właśnie w weekend podczas takiego głębokiego procesu i cały czas słyszałam w głowie pytania: czego potrzebujesz, czego chcesz, co wybierasz? I one po prostu i były cały czas. Potrzebujesz, co chcesz, czego wybierasz. I słuchajcie, ja jestem znowu po latach transformacji, a zaczęłam zauważać, jak przy niektórych rzeczach, które ja czułam, że chciałam, ale nie wiem, czekałam na pozwolenie od kogoś, tak? Bo jako dziecko czekałam na pozwolenie, zapytać, nie wiem, czy mamy, czy kogoś, nie wiem, w przedszkolu, w szkole, czy ja mogę. Tak? I ja to zobaczyłam, że ja w dorosłym życiu też były przestrzenie, w których ja pytam, ale czy ja mogę? Tak? Czego potrzebujesz? Czego chcesz? I co wybierasz? Po prostu on repeat, on repeat. O tym, to o czym ty mówisz, żeby przed samą sobą najpierw przyznać, czego ja potrzebuję, czego ja tak naprawdę chcę i co ja wybieram. I teraz, czy ja wybieram o to poprosić, w tym temacie zadziałać, powiedzieć to na głos, powiedzieć o tym innym i wysłać taki jasny sygnał do wszech. Tak. Po prostu to jest to, co ja zapraszam do swojej przestrzeni, to jest to, w jakim kierunku ja idę, nie tyle idę, nie tylko zapraszam. Siedzę i czekam. No nie, no przecież powiedziałam. Więc tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Dajcie znać, kochani, kochane, jak to z wami rezonuje. To jeszcze jak właśnie będą dziewczyny pisały komentarze i chłopaki, to taki banalny przykład wyjścia do restauracji. Spojrzenie na kartę menu i autentycznie przyciąga cię do dania, które chcesz zjeść. To nie jest tak, że sobie patrzysz na tą kartę, może to, tylko autentycznie ty widzisz danie, które chcesz zjeść. I teraz, czy zamówisz to danie, czy zobaczysz cenę i stwierdzisz, nie, to jest za drogie, to ja wybiorę coś innego, to jest tańsze. I tutaj nam się właśnie łączy ta energia, czego chcę i energia pieniądza. Czyli czy ja dalej w tej realnej sytuacji życiowej, a tworzymy swoje życie właśnie z takich momentów, podejmuję tą świadomą decyzję, że wybiorę to, na co mam ochotę, niezależnie od tego, ile kosztuje, czy jednak stwierdzę, że wybiorę dobra, no to już wybiorę tą drugą opcję, no przecież też będzie dobre, kosztuje mniej, więc generalnie super. I to są też takie no, zauważalne zmiany w takim codziennym życiu, jak moja mama. Na które każdy z nas ma wpływ, ale właśnie taka sekunda świadomości w tym momencie zamawiania, okej, co ja teraz wybieram.
Dokładnie, przepiękny, tak, przepiękny taki przykład z życia codziennego, bo to są drobne rzeczy, które właśnie to tworzą naszą obfitość, tworzą te nasze skoki kwantowe, bo to nie jest tak, że skok kwantowy się po prostu zadziewa, tak, o skoku kwantowym, jak ktoś chce więcej posłuchać, to był w styczniu tego roku pierwszy podcast, odcinek podcastu, więc ja tam więcej tłumaczę o tym w ogóle, czym jest skok kwantowy, jak się na niego otworzyć i tak dalej. Natomiast właśnie zwrócenie większej uwagi na te drobne rzeczy też to jest niezwykle ważne. No dobrze, czekajcie, zobaczymy, co tutaj jest. Bardzo mnie zainspirowały te pytania, biorę, mam ochotę od razu je sobie zadać. Cudownie. Kochana. Więc tak podsumowując sobie jeszcze, takimi płyną dwa pytania, czyli jak czujesz, że dlaczego ważne jest to, żeby ktoś nam też przestrzeń w tej transformacji trzymał? Bo to były takie pytania odnośnie, no dobra, to jak zacząć z tymi pieniędzmi pracować, tak? Mam takie poczucie, że my też, zresztą to też była moja gdzieś tam ścieżka na początku, że my dużo rzeczy chcemy sami. I tak, my dużo rzeczy możemy sami, ale możemy też inaczej, możemy szybciej i wtedy tak naprawdę nasze życie jest lepsze i lżejsze, bo są osoby, które nam mogą pomóc. I też w sumie na naszym ostatnim spotkaniu rozmawiałyśmy sobie o tym, co to znaczy trzymać przestrzeń. Wy poczułyście to będąc na spotkaniach, więc to jest taka jedna rzecz. I w ogóle jakby dla kogo też czujesz, że na przykład taki program, komu ty byś, wiesz, poleciła, jak tutaj czują tą transformację, czują, że to jest dla nich, to żebyśmy sobie tak jeszcze o tym powiedziały. Co do trzymania przestrzeni, miałam jakąś myśl, jak ty to mówiłaś? Dlaczego Aha, okej. tak, że ktoś z nami jest po prostu w tej transformacji? Tak, dokładnie. Więc to jest. Słucham? Mówię, że ty też pracujesz z ludźmi, że to jest Tak. tak samo jak ja jestem w przestrzeniach i ktoś mi trzyma przestrzeń, tak jakby wzajemnie po prostu to działa. Jestem ciekawa właśnie też twojej pracy. Sama też się w ogóle nad tym kiedyś tak zastanawiałam, czy ja potrzebuję coacha i czy to jest, w sensie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy bez coacha bym, nie wiem, nie zaszła tak daleko, czy ja mam coacha, bo potrzebuję pozwolenia od kogoś, żeby coś zrobić i w tej przestrzeni, nie wiem, dostanę to właśnie potwierdzenie, że to jest dobry krok i czy jakbym właśnie z nikim nie rozmawiała, to czy dalej bym to zrobiła? I widzę, że bez osoby, która ci może właśnie, czy to indywidualnie, czy w takiej naszej sesji grupowej trzymać przestrzeń, pewnie by się doszło do jakichś tam rezultatów. Ale po pierwsze by to zajęło o wiele dłużej, moim zdaniem, a po drugie by kosztowało nas o wiele więcej takiej zdrowia psychicznego i takiego, no nie wiem, bólu też. Przynajmniej ja to tak odczułam, że jest parę tematów, nad którymi pracuję sama i jeżeli ich sama nie jestem w stanie przepracować, to wtedy sobie właśnie pracuję z coachem nad tym. Ale właśnie jest dużo tematów, gdzie ja wiem, że już mam taki natłok myśli i to jest taki kołowrotek i taki też, ja już nie mam pojęcia, co jest serce, co jest ego, co jest moje, co jest nie moje, że właśnie po pierwsze powiedzieć to na głos, to już uwalnia jakieś tam też, już daje pewną klarowność, ale też wiedzieć, że właśnie ta osoba da ci odpowiednie pytania, żebyś to ty znalazła w sobie klarowność, bo coach nie da ci odpowiedzi na twoje pytania, to ty je masz w sobie. Więc, ale żeby właśnie ci dać, a propos tej trzymania przestrzeni, aby ci dać przestrzeń na to, żebyś ty sobie mogła bezpiecznie się sobie przyjrzeć i tym pytaniom w tobie przyjrzeć i odpowiedziom. I co oznacza bezpieczna przestrzeń? To, że ty się nie czujesz oceniana, czujesz się akceptowana, taka jaka jesteś i wszystko, z czym przychodzisz, jest okej. I co jest też właśnie niesamowite w programie, w Quantum Leap, to że ty jesteś już parę kroków dalej, jak nie milowych kroków dalej. I to nie jest tylko to, że my patrzymy, okej, skąd się to wzięło i grzebiemy sobie tak gdzieś tam w tej przeszłości, ale też pokazujesz nam, co jest możliwe, czyli ty też otwierasz tą przestrzeń właśnie do góry.
że to już nie jest tylko to właśnie dziobanie w tej przeszłości. Plus oczywiście też to jest, ale właśnie to takie otwarcie na te możliwości, co jest w ogóle możliwe. I właśnie dzięki temu, że ty trzymasz dla nas tą przestrzeń, to naprawdę się wydaje, znaczy to się nie wydaje możliwe, to jest możliwe, my po prostu wiemy, że to jest możliwe. I ja wtedy właśnie mam w tej najpierw bezpiecznej przestrzeni odwagę marzyć i sobie właśnie pozwalać na to, że okej, to ja teraz powiem to na głos, co chcę. I potem przenoszę to na pozostałe elementy mojego życia, gdzie już nie jestem tutaj w tej właśnie w tej grupie, ale tą energię czerpię cały czas i ta energia mnie niesie do tych pozostałych, tak żeby po prostu realizowała to już w swoim życiu. I teraz muszę też powiedzieć, jak ja nazwałam naszą przestrzeń. Aha, jak taki, ojejku, jak to było? Comfort food, tak, jak się spotykamy się właśnie, że to jest taki soul food, że ty wiesz, że jak wejdziesz po prostu na to, nie wiem, ja po prostu czekałam za każdym razem na te spotkania, bo wiedziałam, że zawsze wydarzy się coś niesamowitego, coś pięknego i to była taka cudowna przestrzeń. I to, że nawet jak ja sobie teraz patrzyłam na wideo z pierwszego spotkania, bo chciałam się zastanowić właśnie nad dalszymi krokami w biznesie i wiedziałam, że ty mi dawałaś w pierwszym spotkaniu rady, co ja mogę zrobić. I już nawet samo słuchanie tego, ja słuchałam tego innymi uszami. Już słyszałam kompletnie co innego, co mówiłaś, więc też właśnie tak technicznie nawet, że te spotkania są nagrywane, dostęp jest do tego cały czas i tam jest tyle złota w tych spotkaniach, że nawet jak ich tego złota nie potrzebujesz w tym momencie, to sobie po prostu możesz do tego wracać cały czas na danym etapie życia i zobaczyć, jak sobie możesz poradzić w danej sytuacji. Pięknie, kochana, dziękuję Ci z całego serca za wszystko, czym się podzieliłaś. Tutaj było jeszcze pytanko, czy nie bałaś się tych skoków kwantowych? I słuchajcie, to jest też tak, że my nie przyciągniemy tego, na co nie jesteśmy gotowe. I teraz, jeśli nasz układ nerwowy to jest też to, na czym my pracujemy, tak, to mówiłaś, poszerzania tej energii, tak, mieliśmy różne ćwiczenia, które sprawiają, żebyśmy były gotowe otrzymać to, co ma do nas przyjść. I więc to jest zaufanie, dlatego że to my kreujemy, wiara w to, że my kreujemy swoją rzeczywistość, swoje życie i zaufanie do tego, że to też przychodzi w zgodzie z najwyższym dobrem. Więc skoków kwantowych, jeśli pojawia się tam jakiś strach, no to tym bardziej jakby to, że ktoś trzyma nam przestrzeń, to, że ktoś z nami jest, ale to nie tylko chodzi o mnie, tylko przede wszystkim o to, że jesteśmy w grupie, że to jest cudowne. Aniu, i ta energia po spotkaniach ma po. Tak, śmiałyśmy się Dokładnie. być rano, a nie wieczorem, bo nie mogłyśmy spać po nich, bo ja sama miałam akurat w dzienniku i w ogóle. Także pewnie jest jeszcze dużo rzeczy, o których byśmy mogły porozmawiać i kto wie, może jeszcze się jakieś przestrzenie otwierają. Ja Ci, kochana, dziękuję z całego serca. Jeśli jest coś, czym chcesz się Dziękuję. to daj znać. Ja do Ani zapraszam tutaj na profil. Nie wiem, czy tam coś się będzie działo. Pewnie się będzie działo. Także zaglądajcie koniecznie. Tak, zapraszam również. Tak, jeszcze właśnie, bo chyba nie odpowiedziałam na to pytanie, dla kogo byłaby ta przestrzeń. Więc ja czuję, że dla mnie to było idealne i mogę powiedzieć, w jakiej sytuacji ja byłam, a więc ja już byłam w rozwoju, więc to już był taki moment, kiedy już nad częścią rzeczy sama. O, jak miło, dziękujemy. Sama pracowałam i to był właśnie dla mnie naprawdę taki, później zrozumiałam, skok kwantowy, czyli ja już byłam naprawdę też na to gotowa, na tą przestrzeń, żeby właśnie jeszcze iść dalej. Więc myślę, że właśnie ta przestrzeń jest dobra dla osób, które już są w rozwoju duchowym i właśnie naprawdę są gotowe, żeby iść dalej i są gotowe na pracę wewnętrzną, bo to nie jest tak, że na tych dwóch spotkaniach, na tych 2 godzinach w trakcie spotkania czy trzech, to tam się wszystko już rozwiąże i dostaniemy wszystkie odpowiedzi. Tylko właśnie no, to jest ta praca też między spotkaniami i cały czas, więc to też trzeba mieć tą gotowość na to, żeby chcący odpowiednie rezultaty osiągnąć, tudzież właśnie te skoki kwantowe, no to właśnie no, samo się nie zrobi. Dokładnie.
Także, ale zapraszam zdecydowanie, zdecydowanie zapraszam wszystkich do tej przestrzeni, właśnie przede wszystkim osoby, które chcą pracować z tobą tak blisko, poczuć twoją energię tak blisko, móc właśnie się z tobą tak bezpośrednio komunikować, poczuć twoją energię, poczuć właśnie twoją wibrację, poczuć te możliwości, to, że się tak przestrzeń otwiera, że można wszystko. Więc jeżeli ktoś ma na to ochotę, to zdecydowanie. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo się cieszę z naszego spotkanka i dziękuję też. My sobie jeszcze, słuchajcie, zostaniemy, ja z Wami jeszcze tutaj pogadam na live, także zostańcie. Jak ja się mam wyłączyć, bo to mi jeszcze. Łączyć, także słuchajcie, mnóstwo miłości wysyłamy do Ani. Kochana, gratulacje i cieszę się ogromnie. Dziękuję. Jej. Pa, miłego dnia. No, dzięki temu. Okej, dobrze. Więc kochane, czekajcie, zobaczymy sobie. Tak, wysyłamy mnóstwo miłości do Ani. O, jesteśmy z powrotem. Tak, w komentarzach druga Ania z Quantum Leap. Więc kochani, kochane, dajcie znać jeszcze, czy pojawiły się jakieś pytania, co w Was się aktywuje, co w Was, nie wiem, striggerowało, albo dajcie znać, bo teraz jeszcze jestem dla Was i dla mnie to jest po prostu niesamowite. Ja, słuchajcie, zawsze dziewczynom daję takie zadanie na koniec, żeby obejrzały sobie pierwsze spotkanie i zobaczyły, jaka była ich energia, gdzie one były. I wtedy one widzą tą transformację, która jest tak naprawdę nagrana. Nagrana i to jest niesamowite, bo my też często, jak wiecie, jesteśmy, tak jak Ania też mówiła, jak pracujemy nad sobą, nie dostrzegamy tych małych zmian, które są tak naprawdę dużymi zmianami. Więc to jest też ogromnie ważne. Także jeśli są jakieś pytanka, to dawajcie znać. Ja Wam teraz chwilkę opowiem o tym, co się będzie działo, jakie przestrzenie dla Was otwieram, dlatego że Quantum Leap jest tylko jedną z przestrzeni. I za chwilkę sobie wrócimy do odpowiedzi na pytania. Może zrobimy sobie jakieś przesłania z kart, jak je znajdę. Także tak. Więc słuchajcie, otwiera się druga edycja Quantum Leap. Wiem, że już jest kilkanaście chyba zgłoszeń. Jest to przestrzeń dla maksymalnie 10 osób. Tak jak Ania powiedziała, i to chyba najbardziej odzwierciedla przestrzeń Quantum Leap, że dla mnie to jest otworzenie Was na możliwości, na to, co jest dla Was możliwe, co Wasz umysł może na ten moment nie wierzy, ale to jest otwieranie się na te duże wizje. Więc to jest dla kobiet moce, które są naprawdę gotowe na kolejny poziom, czy to w swoim biznesie, czy to w swoim życiu ogólnie. Więc jeśli czujecie, bo ten program jest o wibracji i to po prostu potrzebujecie poczuć w swoim sercu, w swoim łonie, w swojej duszy, w swoim ciele, coś w Was mówi tak, to ja Was do tej przestrzeni z całego serca zapraszam i do tej przestrzeni możecie aplikować, więc w linku w bio jest formularz i tam możecie dołączyć. Przestrzeń jest dla maksymalnie 10 osób, na pewno będzie wpływała na to kolejność zgłoszeń, więc Was zapraszam i w sierpniu będzie się odbywała aplikacja i zaczynamy sobie od września, czyli tak naprawdę to będzie takie zakończenie roku z ogromnym otworzeniem się na możliwości, czy to w biznesie, relacjach, pracy, życiu, w cudownej przestrzeni kobiet, kameralnej grupie, więc to jest też niesamowite, bo oprócz naszych spotkań, które mamy, też jest grupa na WhatsAppie, w której jesteśmy razem, w której ja też jestem dla Was, więc jest to cudowna, siostrzana przestrzeń, więc to jest jedna z rzeczy, które się otwierają. Natomiast druga rzecz, ci, którzy są na newsletterze, to już wiecie, otwiera się przestrzeń, która wołała mnie już od jakiegoś czasu. I to jest przestrzeń, o której Wam już też troszkę tutaj wspominałam. Jest to dla mnie bardzo, bardzo duży krok, na który czuję też bardzo, bardzo dużą ekscytację. Dlatego, że jest to przestrzeń dla osób, które chciałyby zostać nauczycielami intuicji i które chciałyby się uczyć pod moim okiem tego, jak prowadzić warsztaty, jak trzymać też przestrzeń dla innych. Więc jest to przestrzeń zarówno dla osób, jest to certyfikujący kurs dla nauczycieli intuicji,
On też będzie ruszał we wrześniu, będzie trwał trochę dłużej, bo około 4 miesięcy, przestrzeń Quantum Leap to są 3 miesiące, więc kurs nauczycielski jest dla wszystkich osób. Teraz tak, albo dla osób, które już pracują z ludźmi, czyli jesteś coachem, psychologiem, psychoterapeutą, nie wiem, nauczycielem mindfulness, po prostu pracujesz z ludźmi i czujesz, że chcesz pracować z ludźmi jeszcze z tej przestrzeni intuicji, prowadzenia, uczenia o intuicji, innym pisaniu w dzienniku, wykorzystywania tego narzędzia w swoich warsztatach, prowadzeniu medytacji, otwierania się na to, jak tę medytację prowadzić z naprawdę czystego przepływu, z poziomu serca, łącząc się z energią grupy, ale też w ogóle jak tworzyć warsztat, który jest twój, który jest unikatowy, który jest właśnie z twojego przepływu, a nie jest jakąś kopią czegoś, wiecie, z pola czegoś, co zauważyliśmy u kogoś innego. Więc ta przestrzeń warsztatowa, ja tak poczułam, że u mnie otwierają się nowe przestrzenie tego, jak ja chcę z wami pracować, dlatego że to będzie coraz więcej przestrzeni biznesowych, będzie coraz więcej głębszych przestrzeni, też bardziej szamańskich i różnych no, głębokich transformacji, które będą się działy. I czuję, że ta przestrzeń warsztatów, intuicji jest czymś, co jest już poza mną, a jednocześnie moje doświadczenie, lata doświadczenia i pracy z ludźmi jest czymś, czym chciałabym się z wami podzielić. Więc dla osób, które po prostu czują, że przyszły na ten świat z jakąś misją i chciałyby pomagać ludziom i chcą po prostu wspierać ich w ich drodze, i to jest też dla osób, dla których intuicja jest ważną częścią ich drogi. Czyli jeśli czujecie, że właśnie podążanie za głosem serca, intuicja jest jakąś częścią waszej historii, waszej transformacji, to ja was do tej przestrzeni zapraszam. Może być to przestrzeń również dla osób, które nie pracują z ludźmi, ale czują czy poczuły, nie, bo na przykład brały udział w programie Brave Soul albo w jakiejś innej przestrzeni. Po prostu odkryliście, tak, że to jest to, co chcecie robić i chcecie się w tym wyedukować, tak, żeby móc właśnie z innymi pracować. To wtedy ten kurs jest dla was, więc on będzie trwał około 4 miesięcy. Będzie certyfikacja na koniec, będą różne takie testy pomiędzy, będzie praca w grupie, tak, żebyście się uczyły właśnie tego, jak pracować z intuicyjnym pisaniem w dzienniku, jak prowadzić medytację, jak prowadzić grupę, jak przygotowywać warsztaty. I to jest też cudowna przestrzeń, jeśli chodzi o tak naprawdę obfitość, bo jeśli pracujemy jeden na jeden, to wymieniamy też czas za pieniądze. A jeśli jesteśmy w stanie pracować z większą grupą, też możemy się dzięki temu otworzyć na pomaganie większej ilości osób, na większą obfitość, na większy dostatek. Także tutaj was zapraszam, jeśli wam tam też coś zarezonowało i czujecie, że to jest dla was, to też jest to przestrzeń, do której trzeba aplikować, dlatego że to są dwie bardzo mocne przestrzenie. Quantum Leap, przestrzeń transformacyjna, otwieramy się na nieograniczone możliwości. Certyfikujący kurs dla nauczycieli intuicji, dla osób, które chcą pracować z ludźmi. Więc do tych dwóch przestrzeni możecie dołączyć poprzez formularz i wtedy ja będę czytała wasze aplikacje i będę się do was odzywała. Dla osób, uwaga, które chciałyby dołączyć, dlatego że te przestrzenie się pięknie wypełniają, jeśli chciałybyście być w dwóch przestrzeniach jednocześnie, zarówno w Quantum Leap, jak i w kursie nauczycielskim, w kursie dla nauczycieli intuicji, to napiszcie do mnie najlepiej na maila kontakt@kamilasurma.com, dlatego że wtedy będzie dla was tutaj specjalna przestrzeń, specjalna oferta, więc wtedy możecie do mnie napisać, jeśli to z wami rezonuje, jeśli czujecie. Więc jeśli macie jakieś pytanka, to dawajcie znać. A z takich rzeczy, które się będą działy w najbliższym czasie, jeszcze teraz chwila ogłoszeń po całym naszym live'ie. W poniedziałek widzi. Wróć. We wtorek. W poniedziałek jest Brama Lwa, a my we wtorek widzimy się na sesji oddechowej online, po której otrzymacie również nagranie. Więc nawet jeśli nie możecie być na żywo, możecie teraz dołączyć, bo jest niższa cena do wtorku, do sesji oddechowej, która będzie prowadzona z intencją otwierania się na obfitość i uwalniania też blokad w energii seksualnej. Czyli to, co Wam mówiłam, dlatego że te dwie energie, energia seksualna i energia pieniądza się bardzo, bardzo, bardzo łączą. Więc ta sesja oddechowa będzie prowadzona z taką intencją i z głęboką medytacją po. Więc tutaj Was zapraszam, żeby dołączyć. Wszystkie linki są w bio, wszystkie linki są na mojej stronie i też będą na story.
Także tutaj widzimy się we wtorek o 19. Przygotujcie sobie takie 1,5 godziny co najmniej, przestrzeń totalnie dla siebie, żeby wam nikt nie przeszkadzał. Słuchawki na uszy, że też wszystkie informacje otrzymacie ode mnie. Także to jest sesja oddechowa. W przyszłą sobotę widzimy się w Warszawie na kręgu i krąg też będzie prowadzony z intencją energii seksualnej, więc będziemy o tym mówiły, dlatego że jest to dla wielu z nas temat tabu, a tam się bardzo dużo dzieje. I to stłamszenie, stłumienie tej energii jest czymś, co w bardzo, bardzo, bardzo duży sposób blokuje, w dużym stopniu blokuje nasze manifestacje. Nie wiem, ile jest teraz miejsc wolnych na ten moment, chyba 3. O ile nie mniej, bo może ktoś dołączył w trakcie, więc chyba 3 miejsca wolne ostatnie na krąg. Cudownie, kochane, że będziesz. I 22-28 sierpnia prowadzę dla Was retreat tydzień na żywo transformacji ze mną i z gronem cudownych kobiet w przepięknej przestrzeni w naturze. 22-28 sierpień. Zwolniło nam się jeszcze jedno miejsce, czyli mamy dwa ostatnie wolne miejsca, więc jeśli, chyba Ania też tam będzie. Więc tak, to są przestrzenie, które ja dla Was otwieram. Więc wy poczujcie, do jakich przestrzeni was woła wasza dusza. Jak macie pytanka i nie do końca jeszcze wiecie, też aplikując nawet do Quantum Leap, do kursu dla nauczycieli intuicji, tam możecie zadać pytania i ja też będę się do nich później odnosiła. Więc jeśli nie jesteście pewni, która przestrzeń jeszcze jest tam do końca dla was, to też możecie pisać najlepiej na maila i dawać znać. Także, czy coś jeszcze się będzie działo? Zrobimy sobie przesłania z kart, tylko muszę je znaleźć. Chyba mam je tutaj. Jakoś cicho dzisiaj jesteście. Dlaczegoż to tak? To jest też, słuchajcie, tak, że jak my dajemy energię, to ta energia mnie na przykład na live mnie aktywuje. Ja jestem w stanie dać wam dużo, dużo więcej. Bo jestem aktywowana przez Waszą energię. Też z Human Design jestem projektorem, więc to tak po prostu działa. Natomiast zapraszam Was do tego, żeby wykorzystywać te przestrzenie na żywo, które się tutaj dzieją, jak się spotykamy. Bo ja później bardzo dużo pytań dostaję na Instagramie, w wiadomościach i nie na wszystkie jestem w stanie odpisać, bo nasza społeczność bardzo, bardzo się rozwija i rośnie. Więc jak macie jakieś pytanka, to wykorzystujcie ten czas. Do tego, żeby je zadawać, do tego, żeby się dzielić refleksjami tym, co się w Was wydarza. Więc just saying. Ja wpadłam w pisanie w dzienniku po Twoich pytaniach, czego chcę, co wybieram. Okej, przepięknie. Tak. Tak, to jeszcze chwilkę się do tego odniosę i w międzyczasie sobie możecie też poczuć, jakie macie pytanie, jaką macie intencję, i sobie za chwilkę wylosujemy karty. Więc właśnie do tych pytań jeszcze, o których mówiłam, czyli czego chcę, czego potrzebuję, czego chcę, co wybieram. I jakby dla mnie to było zobaczenie właśnie tej kolejnej warstwy, której nie dostrzegałam, której nie widziałam, tego, jak w różnych jeszcze obszarach gdzieś to sprawiało mi trudność, żeby powiedzieć, co wybieram, mimo tego, że tyle manifestacji przepięknych dzieje się w moim życiu, które i tworzę swoje życie w zgodzie ze sobą, na absolutnie swoich warunkach, to nadal gdzieś to jeszcze się pokazywało. Więc to są takie pytania do naprawdę głębokiej kontemplacji, te pytania, ale jednocześnie obserwowanie sobie na co dzień, gdzie ja tą swoją moc oddaję innym, tak? Kiedy ja nie proszę o to, czego chcę, o to, czego potrzebuję, tak? Kiedy gdzieś to zagłuszam, kiedy mówię, może to nie jest tak ważne jak czyjeś inne potrzeby, więc do tego Was zapraszam. Dobra, już patrzę.
w czasie słuchania podcastu o transformacji słyszałam o wielkiej wadze podróży, nie tylko w czasie tego oczywiście, ale zazwyczaj, gdy słucham o podróżach, to czułam smutek, niesprawiedliwość, to będzie, bo moi rodzice nigdy nie chcieli. Z negatywnych przekonań o pieniądzach, podróżowaniu za granicą. Dokładnie, słuchajcie, ja się z tym. Ja zawsze dziś moje marzenia były powiązane z podróżami i nie zawsze sobie mogłam na nie pozwolić. I jakby ta, ale jednocześnie jakby moja dusza czuje, że to połączenie z moją duszą, które było różne, ale jednocześnie czuję, że ona bardzo mocno przez moje ciało mówiła, dodawała mi odwagi i tej mocy do tego, że jak ja czegoś pragnę doświadczyć, a przychodzę tutaj na ten świat po to, żeby doświadczać, a nie po to, żeby spędzić większość życia w pracy, której nie lubię, w relacjach, które są toksyczne, które mi nie służą i tylko marząc o tym, czego mogłabym doświadczyć, tylko żeby naprawdę, realnie doświadczać. To, o czym mówiłyśmy też z Anią, nawet jak słyszymy o tym, że pieniądze są energią, że możemy manifestować nasze marzenia, że po prostu możemy się otwierać na nieograniczone możliwości. Ja rozumiem, że dla wielu z nas to może być jakiś koncept, coś, co jeszcze nie do końca jakby my rozumiemy, o co kaman, bo tego nie doświadczamy, bo jest to dla nas tak nowe. I do tego potrzebujemy łączyć się z wibracjami innych osób, które już mają to, po angielsku to jest embodiment tego, tak? Czyli takie ucieleśnienie, kiedy one tym żyją. I to też jest częścią naszej transformacji, kiedy my podłączamy się wręcz pod te wibracje, bo to nas otwiera na takie wow, ja wiem, jak ja się spotkam z moimi coachami, z moimi mentorami, nauczycielami i nagle po prostu godzinie sesji ja też piszę w dzienniku i mam takie po prostu oh my god, to jest możliwe, to jest możliwe, to chcę zrobić, tu jest taki przepływ. I my po to jesteśmy, jesteśmy tutaj dla siebie, jesteśmy po to, żeby się wzajemnie aktywować i wspierać w tym wszystkim, także, także tak, takie przestrzenie będę dla Was tworzyła. Niestety strefa komfortu czasami wciąż obecna. To ciągle. Dokładnie, słuchajcie, ja też mam rzeczy, w których jest mi wygodnie i cieplutko i w ogóle chciałabym tam zostać, ale jednocześnie moja dusza mówi, a trochę tu w tą stronę pójdziemy. Zaczęłam dzisiejszy dzień z medytacji obfitości, ale biegnąc, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Medytacja od ciebie, okej. Okay. W jakiej to nie będzie kurs nauczycieli intuicji? Jest płatność, jest możliwość płatności w kilku ratach, nawet chyba będę to rozkładała na 5, a nie na 4, tak jak jest na zgłoszeniu, więc to będę jeszcze Wam potwierdzała. Natomiast na ten moment są to 4 płatności po 2100 zł. Co tutaj mamy? Pomyślałam, bo przecież jest Erasmus. Okej, okay. Otwierają się piękne przestrzenie. No cudownie, widzicie, jak się zaktowywaliście. I w trakcie słuchania cię ustawiłam sobie od razu na temacie info, że muszę napisać do osoby, która się tym zajmuje. Przepięknie, tak, tak. Więc zobaczcie, jak chwila live'a, chwila na live'ie może nas aktywować, a co dopiero jak sobie głębiej w różne przestrzenie wchodzimy. No dobrze, słuchajcie. Pomyślcie sobie o swojej intencji, o swoim pytanku. I już przesłanka z kart, więc szybciutko wpiszemy numer 1, numer 2. Która do Was przemawia, która z Wami rezonuje, która Was woła, numer 1, numer 2. Piszemy w komentarzach, a ja już Wam pokazuję i czytamy. Jeszcze raz. Dobra. Jedyneczki. Jesteś na właściwej drodze, a wszystko dzieje się w zgodzie z Twoim najwyższym dobrem. Czyli takie przesłanie, także przeczytam Wam.
Możesz odetchnąć z ulgą. Ta karta to ważny znak od wszechświata, że jesteś na właściwej drodze. Jeśli pojawia się w tobie stres związany z myślą, że rzeczy powinny dziać się szybciej, a ty doświadczać czegoś innego, zauważ, że to tylko głos ego. Głos, któremu trudno pogodzić się z tym, co jest i odpuścić oczekiwania. Jednak ty nie jesteś tym głosem i ta karta właśnie o tym przypomina. Wejdź w przestrzeń swojego serca, które wie i ufa, że jesteś dokładnie na tym etapie swojej ścieżki wewnętrznej transformacji, na którym powinnaś być. Zatrzymaj się i spójrz z wdzięcznością na wszystkie momenty, które doprowadziły cię do tego miejsca. Być może to, czego doświadczasz teraz, kiedyś było twoją modlitwą. Wypisz wszystko, za co jesteś wdzięczna w swojej drodze, za wszystkie lekcje, piękne i trudne chwile. Oddychając głęboko, poczuj, jak uwalniasz stres i napięcie ze swojego ciała. Także jedyneczki. Jesteś na właściwej drodze. Karty Głos Intuicji dostępne na stronie, gdyby ktoś chciał mieć swoje. Dwójeczki. Pokazuję grafikę, bo ona jest przepiękna. Nie wiem, czy widać dokładnie. Co potrzebujesz odpuścić, aby być wibracyjnie spójną z rozdziałem życia, który pragniesz teraz stworzyć? Tak, a propos naszych rozmów, słuchajcie, jak zawsze w punkt. Ta karta wzywa cię do wnikliwego przyjrzenia się swojemu światu wewnętrznemu i zewnętrznemu, myślom, nawykom, emocjom, decyzjom, a także otaczającym cię ludziom, relacjom czy miejscom, które są ważną częścią twojej codzienności. Czy są one spójne z życiem, na które pragniesz się otworzyć? Czy trzymają cię w starych schematach, poczuciu braku i małości? Zauważ to poprzez odczucia w ciele, głos swojej prawdy. Obserwuj siebie uważnie i zapisuj w dzienniku wszystko to, co nie jest spójne z nową wibracją, którą właśnie zapraszasz do swojego życia. Być może to czas, aby zakończyć jakąś relację, pracę lub odpuścić niskowibracyjne myśli. Czas na życie w pełni, w zgodzie z twoim boskim planem. Jedyny moment na zmianę jest tu i teraz. Odpuść wszystko to, co już dłużej nie jest spójne z tobą, robiąc miejsce na nowy rozdział. Połóż dłonie na sercu, weź kilka głębokich oddechów, przywołaj wizję tego, czego, co pragniesz zaprosić i poczuj jej manifestację i obecność z każdym oddechem. Pozostań w medytacji tyle, ile potrzebujesz, zadając pytania. Jak pragnę, aby wyglądał kolejny rozdział mojego życia? Jak pragnę się czuć? Amazing! To do wszystkich. To dwie karty tak naprawdę do wszystkich. Ale poczujcie, co z wami rezonuje. I to jest właśnie o tym, o czym sobie mówiliśmy, tak? Że jeśli otwieramy się na kolejny rozdział, to jest też o odpuszczaniu. O otwieraniu i o zamykaniu, o odpuszczaniu. Także dwójeczki, dajcie znać, jak rezonują z wami te przesłania. Jeśli czujecie, że chcecie otwierać się na nowy rozdział wraz z moim prowadzeniem i cudowną energią pięknych dusz, pięknych kobiet, to oczywiście zapraszam Was do tego, żeby wysłać swoje zgłoszenie aplikacji do przestrzeni Quantum Leap. Tak jak mówię, tam jest przestrzeń dla maksymalnie 10 osób, dlatego że jest to przestrzeń bardzo kameralna. Zależy mi na tym, żeby każda z Was na spotkaniu miała przestrzeń, żeby się wypowiedzieć, żebyśmy pracowały z Waszą energią. Także jeśli też macie jakieś pytania odnośnie programu, to tam możecie wpisać. Druga przestrzeń to jest przestrzeń kursu nauczycielskiego kursu dla nauczycieli intuicji. Jeśli chcecie prowadzić warsztaty dla innych, to do tej przestrzeni Was również zapraszam i ta przestrzeń też będzie ruszała we wrześniu. Tam też jest ograniczona ilość osób. Sesja oddechowa we wtorek, w przyszłą sobotę krąg w Warszawie, chyba trzy ostatnie wolne miejsca, 22-28 sierpnia, dwa ostatnie miejsca na retreat. I tam będzie kosmos, to jest w ogóle coś niesamowitego, więc możecie też obejrzeć sobie opinie osób, które były w tamtym roku, co się u nich zadziało. Także do tych przestrzeni Was zapraszam. Jeden bardzo w punkt, pięknie rezonują ze mnie karty, strzał dziesiątkę. Cudownie. No dobrze, kochane, troszkę nam się przedłużyło, ale cieszę się bardzo. Będę Wam dawała znać, kiedy będzie kolejny live, w jakim temacie, także mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się go zorganizować. Więc dziękuję Wam z całego serca za Waszą obecność. I tak, przesyłam Wam moc, moc, moc miłości. Życzę Wam cudownego weekendu i do zobaczenia i do usłyszenia.